Ale bym się czegoś napił, tylko nie mam z czego. Ej, co jest? Co to za kubek? Cały czarny? Wow, jak to wygląda? Magiczny kubek Smajsloa. Dostępny na sklepie smajslo.pl. Wbijajcie szybko, dopóki są. Uwaga widzowie, to dzisiaj się stanie. Pokażę wam wszystko. I wam, i moim przyjaciołom, którzy są przede mną. Jest Sebek, jest Patrycja. Oraz jest Villager. Brakuje jednej osoby, może później dojdzie, nie wiadomo. Jeszcze jednego przyjaciela, ale nie powiem jakiego. Idziemy teraz do czegoś wielkiego. Chcę wam to pokazać i moim przyjaciołom. Może wy już widzieliście? Wiecie o co chodzi? Może jedni wiedzą, a drudzy nie wiedzą. Kto to wie? To zobaczycie już dzisiaj. I wszyscy, oj, będziemy w szoku totalnym, bo coś się stanie wielkiego. I moi przyjaciele tego ani razu pokazuję, nie widzieli. Pokazuję, bo już się doczekać nie tak, mogę. Pokazuję, no, już jestem. Przestaję kłamać. Z ręką na sercu. Na Smajslo Team. Jeszcze raz kłamie, to już was nie okłamuję i was widzowie nie będę kłamał, przysięgam. I nie będę kłamał też moich przyjaciół. Przepraszam, podaję wam rękę. Jak jeszcze raz kłamiesz, to się przywitasz moją ręką. Rozumiano? Patrz, ja nie będę kłamał. Ej, a co to oznaczyło to, że... Aha, czekaj, tak to się robiło, że z tyłu. Ja nie będę kłamał. Żartowałem. No dobra, może będę was uważymy. Kłamał wszystkich. O ty mały, o ty będą. Dobra, dobra, nie no, serio. Serio, okej, dobra, przechodzimy do czegoś wielkiego. Ale pierwsze zróbmy na wyścig łapeczkę w górę. Zobaczymy, kto będzie szybszy od nas. Czy wy klikając łapeczkę w górę, taką łapeczkę pod tym filmem pokazuję wam, moją łapeczkę w prawdziwym życiu. I teraz biegniemy tutaj przed siebie, za wioskę villagerów. Uwaga, z villagerem. Villager to nasz kolega, który nie rozmawia, ale jest w grze. On niestety jest uwięziony na zawsze w grze, on tylko jest w grze. My jesteśmy też w prawdziwym życiu, ale villager niestety nie. Villagerze, jesteś dawaj, gotowy? Ścigamy się. To jest najlepszy kolega nasz. Dobra, no ścigamy się wszyscy za 3, 2, 1, start, rura, go, 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 dawajcie, nie klikiecie łapeczki, będę przegracie pierwszy, z nami, przegracie, villager, patrz, villager, co robi? Co robi, co robi, co robi? No ja będę pierwszy. Kto, kto, uwaga, jeszcze dalej, jeszcze za drzewo, za drzewo, za drzewo, za drzewo. Villager! Ja! Ej, ścięło mi się, nie widziałem koło, miałem laga. Miałem laga, nie ja widziałem. Byłem pierwszy. Nie widziałem teraz. I to ja teraz. Też nie widziałem, kto wygrał. Ej, czy widzowie kliknęliście łapeczkę w górę szybciej niż wy, villager dobiegł? Ej, ja to sprawdzę. Będę zaraz patrzał, czy kliknęliście łapeczki, a my idziemy. Mamy chwilę drogi. Dokąd idziemy, bo to daleko? W zasadzie jest to jakiś kilometr, dwa kilometry. Powinniśmy to przejść w niecałe 5 minut. A dokąd idziemy? To będzie szybko, idziemy do czegoś wielkiego. Wy widzowie chyba o tym wiecie. Albo i może nie. Idziemy do czegoś wielkiego, zaczyna się nowa przygoda i nowa historia. Coś naprawdę wielkiego. Oglądajcie sobie do końca, proszę. A teraz idziemy wszyscy razem, ekipowo, do tego miejsca specjalnego. Ekipa! Pięknego jak ja. Słuchajcie, tu no będzie dobrze, właśnie... idę? Z ręką, tak, do... prosto, czekaj, ja będę prowadził, to ja będę szedł pierwszy, żeby no was dawaj, zaprowadzić. Bo ja nie wiem dokąd. Tak, idziemy prosto, akurat tu jest cały czas prosto, ale jak jeszcze... Jak idę tu na marne, to będziesz mnie niósł. Jeszcze zanim do tego dojdziemy, nie, bo to zaraz już będzie blisko, w zasadzie za tym lasem tam dalej, no to chcę wam coś widzowie pokazać. Będziecie teraz w szoku. Tutaj, spójrzcie się na moją kamerkę, macham do was. Uwaga, uwaga, sięgam po coś, patrzcie prawą ręką. Czekaj, u was to chyba jest lewa czy prawa? Lewa. A dobra, nieważne. Patrzcie co. Coś wielkiego, długiego. Uwaga, uwaga, co to jest? Czekaliście na to, co? Haha, ja to wcześniej zapowiadałem. I dotrzymałem słowa, bo Smajslo dotrzymuje! Smajslo Team! Uwaga, 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 uwaga. Dobra, odpalam całą kamerę. Co ja będę tam? Co ja będę wam pokazywał w połowie? Odpalam całą kamerę, czekaj. Uwaga, boom! I teraz jestem ja, Smajslo Team. W ogóle bluzy są dostępne. Niebieskie, czarne, pomarańczowe, zielone. Już jutro. Pokazuje się nowość, dodaje nowość na moim sklepie, czym jest szalik! Szalik Smajslo Team! To jest wielki, taki wielki szalik, widzicie jak jest wielki? On jest bardzo długi w zasadzie i szeroki. Na całą kamerę, widzicie? Patrz, patrz, patrz! On jest serio taki wielki, nie? Zobaczcie teraz na to! Cały zestaw zimowy będę miał na sklepie. Jestem uśmiechnięty! Teraz cały ja jestem uśmiechnięty. Wszędzie mam minki, bo taki jestem, no nic nie poradzę, jestem całe życie uśmiechnięty. Cały czas się śmieję, cały czas uśmiecham się, no bo taki jestem, no. I dlatego moja marka Smajslo Team jest dedykowana dla wszystkich osób, którzy się uśmiechają. A jak się nie uśmiechacie, no to zacznijcie! Razem ze mną! Śmiejemy się, uśmiechamy całe życie.
życie. I to właśnie przez całe życie trzeba iść z radością. I idziemy z radością do wielkiego czegoś, co wam pokażę. I zobaczymy, czy Sebek będzie radosny razem z Patrycją. Patrycja, Sebek, będziecie? No ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. W ogóle. No właśnie, gdzie idziemy? A to zaraz zobaczycie. Aha. Tak długo my idziemy, już zmęczona jestem. No, mnie też już nogi bolą, zaraz będziesz musiał mnie nieść. Co? Nieść ciebie, Sebek? No, bo ja jestem zmęczony, a ty mnie tak daleko tu ciągniesz, ty wiesz, że ja na nogów na loterii nie wygrałem. Zgubiliśmy villagera! Villagera nie ma! Villager! Halo, on się znajdzie, bo to człowiek tutaj, lasu. Skaczemy. Villagera zgubiliśmy! Nie ma kolegi tu jest, naszego. Na dole jest, tu. Gdzie jest, na dole? O, tam patrzysz się na niego. Villager się zgubił na chwilę. On Tarzana udaje. Villager pod dołem idzie, a my idziemy na górę. Wskaczemy w ogóle na drzwi. Gdzie tu iść? Gdzie tu iść? Do czego my idziemy? O, tu mam oznaczone. Tutaj się zaraz zacznie. Zaraz się zacznie. Będzie mocno. Pierwsza, a, to fajnie, pierwsza reakcja moich przyjaciół na to. Pierwsza reakcja. Jestem ciekawy, co wy na ten temat powiecie. Jak się zachowiecie w ogóle? Jakie będzie zachowanie? No, jestem mega ciekawy, co to się stanie. Ja mega nie ciekawy. Wiem, jak ja mam tu przejść, tu pełno liści jest. Dobra, idę dołem. Idziemy już, a się ja zaczynam stresować. Ej, normalnie. To jest na razie samo pole, co ty mi chcesz pokazać? Ale będzie mocne, to będzie mocne, nie? Dobra, no idziemy. No to jest idziemy. To wielkie. Idziemy. Tu ja zaznaczyłem sobie to właśnie, że trzeba iść prosto, nie? Zaznaczyłem sobie punkt taki, że... Ty już to byłeś. Żeby siebie nie zgubić, no. Ja byłem, ej, w ogóle ja mam jedno serce, czemu mam jedno? Ej, dajcie mi coś do jedzenia? Coś do jedzenia mi też. Właśnie jedno serce mamy, no. To chcecie? Ej, może złote wyłączyć? Jabłka mam, trzymajcie. No daj. Właśnie mamy jedno, daj złote jabłka, no. Bo jedno serce mam, nie wiem dlaczego. Dziwne. Dobra, ale skupmy się, żebyśmy tylko nie padli. Właśnie! Nie mam spine ponta zapisane! Ej, nie możemy padnąć, jak... Ej, dobrze, że wam złote jabłuszka dałem, nie? Nie tak, możemy dzięki. Padnąć, widzowie, bo jak się padniemy, to na Minecrafcie się respi w różnych miejscach na ziemi, w sensie na Minecrafcie, i wtedy moglibyśmy nie dojść do nowego czegoś. Wtedy każdy by się z nas gdzieś zrespił i byśmy do tego nigdy nie doszli. O, to by było zbyt mocne, to by było... Nie, dobra, weźmy się, skupmy. Idziemy teraz do czegoś nowego. Dobra, serca się regenerują, zaraz będziemy. Uwaga, czy jesteście gotowi? Idziemy, to idziemy, ja jestem ciekaw. Czy jesteście gotowi? Łąka. Czy jesteście gotowi, proszę państwa? No, to ty te owce chciałeś pokazać, co tu są. Uwaga, ale będzie, oni będą w takim totalnym szoku, co pokażę teraz. Uwaga, to zaraz się pojawi. Za 3, 2, 1 i czekaj. Co, ja nic nie widzę. Czekaj. Ja też nic nie widzę. Zaraz będzie. Jezus, ja już się mogę za tobą nadążyć, tak szybko biegniesz tu. Dobra, to się pokazuje. Dobra, uwaga, jesteście gotowi? To ty żeś tu przygotował. Ukrywałem przez cały czas przed wami coś wielkiego, gdzie ale będziemy co? Mogli razem, wspólnie zamieszkać! Co? Ja że to nowa wioska jest! Ej, co jest, Sebek, jak kłada? To jest nowa wioska, poważnie? Co ty gadasz? To jest nowa wioska? To jest coś nowego, widzicie? Jak to? Villager w szoku. Ja w to nie wierzę! Do wioski, chodź to szybko! Biegnijmy, do przodu! Dawaj za mną, raz, dwa, to jest nowa wioska! Wow, kiedy ty to zrobiłeś? O, nie spodziewałem się takiej reakcji, ale jeszcze... Wow, co tu jest? Ale to jest dopiero początek, jeszcze nie zobaczysz! Ale jak tu kolorowo, widzę twoją minkę już, ja tu coś się dzieje! Co tu ej, czekajcie, strony, a ja... Stójcie, ja też razem chcę z wami wejść. Wejdziemy razem wspólnie do wioski. Wejdziemy tak razem wspólnie wszyscy do wioski. Dawaj, czekajcie, jest tu mój dom. Okej, tak, no zobaczycie co tu jest, zobaczycie. Bo słuchaj, czekajcie, ja tylko... To jest jakaś tęcza. Tylko, no czekajcie, tam jest tęcza. Czekajcie, dawaj, tylko coś widzą powiem. Czekajcie, poczekajcie chwilę, a nie podsłuchujcie, dobra? No dobra. Wyłączcie słuchawki jak coś, dobra. Uwaga i teraz słuchajcie widzowie. Ja ukrywałem cały czas przed moimi przyjaciółmi tą wioskę. Oni o niczym nie wiedzieli. Dopiero pierwszy raz, teraz, właśnie teraz, dowiadują się o tym, widzą to po raz pierwszy, może wy też, może nie wiem, czy to widzieliście, więc zobaczmy to wszyscy razem!
team! Smyslow team! Haha! Smyslow team, widzicie wszyscy wspólnie! Smyslow team, kto jest, napiszcie w komentarzu. Smyslow team rządzi! Oho! Lecimy, uwaga! To się dzieje, to się dzieje, to się dzieje, to... Idziemy! To jest nowa... Dawajcie do przodu! To jest nowa wioska! Uwaga! Która... nazywa się, pokazuję jak, wam. Jak się nazywa? Ona się ta nazywa nowa wioska jakoś? Nazywa się Smilandia! Wow, jak to wygląda? Co zrobiłeś? Smilandia! Smilandia! Jak to zrobiłeś? Jak ładnie, tam jest moja wieża, widzicie ją? Jak to wygląda? Biegnę do swojego domu! Ja biegnę do siebie, tam moje to jest! Smilandia! 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 Ile tu kwiatów jest? Wow! Patrzcie na to! Villager! Jak ci się podoba? I ja jestem pod takim wrażeniem, że nie wiem, chłop w szoku! Ja jestem chłop w szoku! Tam jest, jakie budowle tam są wybudowane! Ej, Zemek, uszczypnij mnie, to jest sen czy nie? Uszczypnij czekaj, mnie! Czekaj, uderzę, mama! Gdzie mój dom? Sen. Tu jest moja chata, zapraszam do mnie, robię imprezę! Ej, idę zobaczyć do siebie! Ej, zapomniałem o domie Villagera! Co to jest za chata w środku i jak ona wygląda? Villager, Villager, też jest wioska twoja chata, też jest. Przepraszam, też jest. Nie, wioska Villagera też jest. No, patrzcie teraz, Sebek, patrzcie na twoją chatę, zobaczcie dom Sepka! No, przed chwilą widziałem, jak to jest wielkie, ogromne, ale ja w środku jeszcze nie byłem. Dom. To jest właśnie twój dom, Sebek, proszę bardzo. To jak twój to wygląda, dom. Jaki ogromny, mogę wejść, to na pewno jest moje? Tak, to jest twoje, to jest twój własny dom. I jak to w środku wygląda? Ej, normalnie salon mam taki, że można tu w piłkę nożną grać. Ja, tutaj kuchnia. Ej, patrzcie na to. Smajstok, kto to wszystko robił? To ty wybudowałeś to? To ja robiłem, wszystko ja robiłem. To ja tyle robiłem. Ej, ile czasu ty to przed nami ukrywałeś? To ja wszystko robiłem. To wszystko ja. Tu są dwa piętra, chodźcie zobaczyć. Tu Patty, chodź gadasz. Tu na górę. Dwie łazienki, przecież ja nigdy nawet jednej nie miałem, a teraz mam dwie. Wow! Patrzcie tu, mogę się kąpać normalnie, jak wszystko, woda ej, leci. Jak Sebek się cieszy w ogóle, nawet. Nie? Sebek jak no, się cieszy. No i tutaj mam wannę, patrz, będę leżał tu i się kąpał. Villager, dawaj do mnie. Villager pod prysznic idzie. Jak masz super. Jak wam się podoba? Nie? Podoba wam się? Mega fajnie, ale ja chcę iść do mojego zobaczyć. Lepszego domu nie mogę sobie wymarzyć. Ej, tu mamy bębny, normalnie można pograć sobie elegancko. Jeszcze trzecie piętro jest, chodźcie szybko ale do góry. Ale super, ej, cieszę się, że wy się cieszycie. Cieszę się. Siłownia, tak jest, moja ulubiona, wymarzona siłownia. Siłownia dla Sepka, będzie dźwigał ciężary. Będę dźwigał. Będziemy ćwiczyć. Ej, tu jeszcze basen, patrzcie na to, mam basen swój własny, co? Prywatny, hopsalala, ale fajnie, woda jest czysta, świeża, proszę śmierdząca. Bardzo, to dla ciebie, Sebek, to dla ciebie, Smile Slow Team. Dziękuję, jesteś super. Smile Slow Team, Smile Slow Team. Smile Slow Team! Dobrze, idziemy teraz do Patty. To jest tak, dom Sebka. Sebek mega mocno się ucieszył. Ja też się tego cieszę. Wszyscy jest jesteśmy podekscytowani. Wszyscy jesteśmy podjarani normalnie. Teraz idziemy do domu Patrycji! Patrz, Patrycja, twój dom to jest! Wiesz, wow, i mieszkasz koło super. Mnie! Teraz niech Patrycja komentuje. Patrycja, zobacz! Jakie serca tam były! I to, co to jest? To jest green screen? Będę to nagrywać! Patrz. Mogę to nagrywać wywiady z Smyslow! Proszę bardzo, pierwszy dzień na Smilandii! Zapraszam do wywiadu z twórcę tutaj Smilandii! Dzień dobry, witam! Villager w szoku, wszyscy w szoku totalnym, nie? Ale mega! Ja przygotowałem i dlatego przez tyle czasu przed wami to ukrywałem, przed wami widzowie i przed moimi przyjaciółmi. Ukrywałem to i nie mówiłem tego, ale zrobiłem coś wielkiego i to jest wielka niespodzianka. Przenaszamy się, zużycie Sebek, Patty! I tam przenaszamy się! Super! Zostawiamy starą wioskę i idziemy do nowej. I co powiecie na to?
Tak, ja chcę tu zamieszkać. Nie wymarzyłem sobie nigdy takiego domu, jaki teraz dostałem. I ta wioska cała, jak ona jest ładna. No, elegancja Francja, no i ja pięknie. Ja zobaczysz do góry tutaj. Smilandio! Smilandio! Ja mam piękny widok Smilandio! Teraz na Smilandię. Zobaczcie, najpiękniejszy widok. Ale się wzruszyłam. Wow, ale wygląda kozacko, co? No jest pięknie, nawet co? Ej, tam, ja, to czy ja widzę Alka dom tam? No, nawet Alk, każdy z nas ma domy. I wszędzie dookoła są i domy. I każdy ma jeszcze... wieżę, zauważyłam, ja mam swoją jeszcze, piękną. Jeszcze to nie wszystko. Pokażę wam jeszcze coś więcej. To? Co masz do pokazania? Pokażę wam coś jeszcze. Ale zaraz, chodźmy teraz do mojego domu, patrzcie na mój dom. Widzicie mój dom? Ej, ten wow, też jest super blisko, wielki, ogromny. Mój dom to jest, mój dom, mój, ale mój. Wielki, ty masz teraz trzy minki u góry. Mój dom, mój o, piękny dom. O, i basen dom. Na dworze. To jest mój dom właśnie. Mam w tym domu dużo rzeczy tak jak wy. Mamy telewizor 65-calowy. Mamy, każdy z nas ma, powinien mieć piwnicę. Tylko nie do końca zrobioną. Ale to jeszcze nie zrobiłem zrobić. To się zrobić. Dokończy, piwnica to nie to problem, się dokończy. Ale jak to wygląda? Piwnica się zrobi jako ostatnio, jojo. A tutaj mamy mój salon główny u góry. Mam nad salonem basen swój prywatny, widzicie co? To? To no. Jest basen? To jest ja się basen tutaj u góry. Normalnie idziemy się kąpać z villagerem. To jest właśnie mój basen, do którego możemy wejść. I to jest właśnie basen nad moją sypialnią. Ej, jest mały problem, bo villager się nie kąpał i villager... on teraz ci na basen skoczy. Villager brudny. Villagerze brudnych nie wpuszczam. I tam z tyłu widzę siebie tam. I cię wykop pod prysznic. Fuj, on śmierdział i proszę cię wykopać w moim basenie. Ej, superancko, tu nawet opalać się można. Słoneczko nad tą wioską. A tutaj jest, mamy no nawet, super. Patrzcie, plac zabaw własny. Widzieliście plac zabaw? Plac zabaw. Plac zabaw. Gdzie jest plac zabaw? Ja, jest. Faktycznie. Plac zabaw. Mamy własny plac zabaw. I możemy się tu się bawić, jeździć kolejką. Tylko trzeba ten, musisz mieć to. Ale super. Wagonik. No. I tutaj mamy tu tę piaskownicę. Tu jest nawet, mamy własny plac zabaw w Smilandii. Dokładnie tak. Widzowie, zapamiętajcie tą nazwę. Mam wagonik, pojeździmy? Ta wioska nazywa się Smilandia. Smilandia, zapamiętajcie, Smilandia. Smilandia! 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 I teraz idziemy do domu. Czekaj, Patrycja już widziała, pas tak, widział. Ja już widziałam. Jest to dom Alka, którego z nami niestety nie ma, ale niedługo będzie, za jakiś czas. Tu jest dom dla kolejnego przyjaciela. Tutaj widzicie? Taki jest taka domek piękny. Też ma fajnie, ma niebiesko. Każdy kolor odzwierciedla nas, czyli nasze skiny. Mój domek jest pomarańczowy i żółty, tak samo jak ja wyglądam. Tak samo Patrycja, która jest biało. Jeszcze różowy kolor musimy ci zmienić. Tak. Że na skinie zrobimy ci różowy kolor, jako bluzka. Albo tak, jakiś tak inny będzie kolor. Lepiej, bo będzie bardziej dziewczęco. Napiszcie myślę. W komentarzu, jaki kolor bluzki mamy dać Patty. Może różowy, może niebieski, albo fioletowy, albo... A Patrycja, co zrobisz? Nic. Albo... Chciałam się przedstawić, ukłonić. Albo czerwony. Napiszcie w komentarzu, jaki kolor bluzki zrobić Patrycji. Musimy zrobić jej jakiś kolor, bo taki biały to jest nudny. Dobra, idziemy dalej. I teraz mamy u góry tutaj, no ale tu już u Alka, wiecie, tu on ma tak podobnie jak my, salon i tak dalej. Dobra, ale teraz idziemy do wioski villagerów, bo villager niestety nie widział swojego domu. Dawaj do villagera, villager jest smutny, bo on nie ma swojego domu. Właśnie, villagera nie pokazaliśmy. Chodźmy, zaprowadźmy go. Z tyłu mamy wielkie skiny, nasze posągi. Wielkie posągi skinów naszych. Przepiękne. Minecraft Smilandii. Patrzcie na to, jakie one są wielkie. Jakie one są giganty. Normalnie one są bardzo, bardzo duże. Tak one się prezentują. Ja nie wiem, kiedy to wszystko zrobiłeś, ale gratulacje, bo wygląda to przepięknie. Również. No właśnie, brawo teraz dla mnie, klaszczemy, brawo, brawo! Oj, sorry. Nie klaszczycie. Dobra, i tutaj są właśnie posągi, na które możemy wejść i tutaj też są schody, ale to już tam kij. I teraz możemy też zobaczyć zjeżdżalnię w ogóle mam, zjeżdżalnię kozacką. Zrobiłem nawet zjeżdżalnię, dlatego że mamy prywatne własne jezioro. Czajcie. Jezioro na wiosce? Mamy nawet prywatną plażę. Prywatną nie, plażę. No, chyba sobie ja żartuję. Nie wierzę ci w to, nie wierzę. Prywatne zjeżdżalnie w Smilandii. Patrzcie tylko na to. To są prywatne nasze zjeżdżalnie w Smilandii. I jak to wygląda?
wygląda? Ja nie wierzę, czerwona największa, ona jest moja, ja idę na nią, idę! No właśnie, no jak się wam podoba, a? Jaka no mega. Lepszego bym sobie nie wymarzył! I tutaj możemy oczywiście na tych zjeżdżaniach zjechać, bo one działają, one są, więc ja idę możemy... testować! Możemy wejść do góry i możemy wejść na małą, albo tutaj zieloną, zobaczcie, lecę. Zielona, woo! I stałem na dół, widzieliście jak szybko? Ja z czerwonej jadę, patrzcie na to! Hop się oblecę, wow! I tu jezioro, tu jest jak jezioro! Jak skoczył, no, no. I tu jest jezioro, tu mamy własną plażę, tu są leżaki, tutaj są różne rzeczy. Tylko tam jakiś wilkołak pływa, nie wiem, muszę go później rozwalić. A tutaj mamy prywatną plażę, zobaczcie, obok Smilandii jest prywatna plaża. I tutaj mamy też leżaki, mamy też parasole, na których możemy się wygrzewać i możemy leżeć. Dużo rzeczy jeszcze wam nie pokazałem, a jeszcze dom villagera. Jeszcze rzeka dom villagera. Nawet, rzeka tu jest. Villager, chodź, chata jest dla ciebie. Jeszcze villager, powiem dla niego, dla kolegi naszego nie mamy, nie? Jeszcze to muszę pokazać. No to idziemy, ostatnia rzecz dla villagera. Tak właśnie się prezentuje nasza wioska Smilandia. Tutaj będą różne rzeczy, na tej wiosce będziemy nagrywać codziennie, więc będzie super. Ej, i ważne jedno pytanie. Kiedy odpalacie kamerkę Sebek Party, bo widzowie się pytają. O, za niedługo. No na, niedługo, jak niedługo. Jak dobiją 300 tysięcy może. Okej, okay, Sebek, ile mają wbić tu łapek, żebyś włączył kamerkę? Łapek? No tak... 20 tysięcy? 30. 30 tysięcy łapek, nie wiem czy widzowie wbiją. A to grubo, bo to jest gruba rzecz, nie? Pokazanie się. Ale słyszeliście? 30 tysięcy łapek i Sebek włącza kamerkę. Nie wiem czy wam się to uda, ale spróbujcie. Może ktoś jeszcze ogląda ten filmik. Może kliknijcie tą łapeczkę, może jeszcze ktoś tutaj jest. Może oglądacie, no weźcie kliknijcie. No, a tutaj mamy obok Smilandii dosłownie jest wioska villagerów! Villager ma tak... masz swoją wioskę! Villager ma taką samą wioskę, jak to villagerowie mają. On się ucieszy, zobaczymy jego reakcję, czy będzie w szoku. Villager, zobacz to! Uwaga, 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 teraz patrzymy jego reakcję. Patrz, villager cieszy się? Uwaga, villager w szoku, cieszy się. Dobra, villager, dobra, fajna. Mógł sobie tu zaprojektować swój domek w środku, bo one puste są. Jest, villager się cieszy w ogóle z takiej wioski tam kij, nie? Villager się z tego cieszy, takiej normalnej wioski drewnianej. Bo to wiecie, bo villager robi tak... pszenica zasiana i on się cieszy. Jo, villager się cieszy z tej wioski, wszyscy się cieszymy. Taka była nasza reakcja, a jaka jest wasza, napiszcie w komentarzu. I już pamiętajcie też, że te szaliki, które mam na sobie i będą dostępne od jutra. Od jutra te szaliki lecą gdzieś pod wieczór, albo może szybciej. Jutro będzie Smilo Team szaliki dostępne niedługo, nowość czapki. Wpadajcie zobaczyć smilo.pl. Widzimy się jutro, to była reakcja moich przyjaciół, to była reakcja też moja, więc fajnie, że oglądacie, cieszymy się i widzimy się jutro. Jutro kolejny odcinek ze Smilandii! Woo! Smilo Team!